Przy tym pytaniu egzaminacyjnym to inspektor wskazuje, którą konfigurację urządzenia musimy zrealizować. Czyli podchodzi tutaj do panelu, pokazuje nam na konkretną konfigurację urządzenia, a my mamy spowodować ruchy urządzeniem takie, które właśnie spowodują zaświecenie się tej konkretnej konfiguracji. Dajmy sobie przykład. I gdy nam inspektor wskaże konfigurację urządzenia 8-14, czyli długość wysięgnika, jak widzimy, świeci się aktualnie 8, musimy wyteleskopować na tyle urządzenie, żeby linka, która mierzy długość wysięgnika, wskazała nam konfigurację urządzenia 8-14. Więc ja rozpocznę teleskopowanie, ale pamiętajmy, przy dużym kącie rzeczywiście nachylenia, czyli ja mam w okolicach 75 stopni, jest to w miarę dobry kąt do teleskopowania. Linka, która mierzy nam pomiar długość wysięgnika, przerzuci się na konfigurację 8-14 z uwagi na to, że długość wysięgnika nam wzrasta i w momencie, gdy puścimy już teleskopowanie, kontrolki 8-14 w dalszym ciągu będą się palić, wskazując nam odpowiednią konfigurację, którą nam wskazał inspektor podczas tego pytania egzaminacyjnego. Ukazując mu to, mamy pytanie zaliczone prawidłowo.